punktu widzenia medyka, bo zarówno Czap jest sprawiedliwy, jak i Górnik Łęczna straciły punkty. Oba zespoły zremisowały ze swoimi rywalami 2-2. Górnik Łęczna z UKS Stara Łódź. Co ciekawe, wszystkie bramki zdobyte przez piłkarki Górnika Łęczna. Dwa trafienia samobójcze w tym spotkaniu były. No i Czarny Sosnowiec na wyjeździe po Obrzychu za ZS PWSZ 2 Obrzych także 2-2. Za nami również mecze Olimpii Szczecin z GKS Katowice, tutaj 1-4, a także Mitech Żywiec AZS UJ Kraków 1-3. Medyk Konin AZS PSW Biała Podlaska już za chwilę na naszych oczach. O godzinie 15 początek, także o tej samej porze pojedynek AZS-u Wrocław. Z Polonią Poznań. I tabela kobiecej ekstraligi, która uwzględnia zakończone już spotkania 16 kolejki. Górnik Łęczna cały czas na prowadzenie. 15 meczów w tych 15 spotkaniach. 41 punktów zdobytych, 13 zwycięstw, 2 remisy, no i 0 porażek. Medyk Konin jest wiceliderem, także 15 meczów na koncie, 36 punktów, 5 punktów straty do lidera. No i pozycja trzecia, podium zamykają Czarni Sosnowiec. Tutaj 16 meczów już rozegranych przez tę drużynę i 36 punktów, tyle samo co w tym momencie ma Medyk Konin. Drużyna naszego dzisiejszego rywala, a więc AZS PSW Biała Podlaska, plasuje się w tym momencie na 8 lokacie. W 15 spotkaniach zawodniczki z Białej Podlaskiej zdobyły 16 oczek. Tabelę niezmiennie zamyka Polonia Poznań, 12 pozycja, 1 punkt na koncie zdobyty w 15 meczach na pozycji spadkowej, także 11 Mitek Żywiec. W 16 meczach zdobyła ta drużyna 6 punktów. Mówią nam, że nie ma szans i szydem prześmiewa się. Piłkar to nasz cały świat. Chcemy wyraz dostrzec. Medali wiele
momencie sędziowania Damska rozpoczęła spotkanie 16 kolejki kibice historii w sezonie 2018-2019. Według kroku podejmuje przed własną publicznością AZS BSW Biała Podlaska. Jeszcze informacja dla kibiców. Prosimy o pozostanie na trybunach w przerwie, ponieważ organizatorzy spotkania przygotowali sporo konkursów, w których będzie do wygrania wiele nagród, które pomagają przez zastawę medyka kobiety. Thank you.
Why?
Szanka dziś się bramkę daje. Czyli mam nadzieję. Chyba, że nie pierwszy powinien się, ja powinien zdejmie.
wydania wyniku spotkania na listę strzelczy. Można powiedzieć, że ponownie wpisała się w tym, że to jest trochę niesamowite. Thank you.
nie dograją? Nie! Thank you.
Masz jakiejś torby foliowej?
Thank you.
Gosia Anna Adamska przedłużyła pierwszą połowę spotkania o co najmniej 3 minuty. Już za moment, za momencik dowiemy się, gdzie wyjdziecie? Kto, do kogo te upominki ufundowane przez sponsorów trafią. Najpierw jednak oficjalne przekazanie szalika medyka KOL zastępcy prezydenta Komina Witoldowi Nowakowi. I przechodzimy do losowania upominków, do losowania nagród przygotowanych przez sponsorów medyka Konin. Jaka nagroda najpierw? Do kina Helios, 2 bilety. Jest ze mną sekretarz klubu, pani Agnieszka Skucińska, bilety do konińskiego kina Helios. Mamy już pierwszy numerek wylosowany, to? 79 posiadacza biletu o takim numerze zapraszamy tutaj do stanowiska speakerskiego po odbiór nagrody. Za chwilę losujemy kolejny bilet, bo dwa bilety do konińskiego Heliosa. Tak jest, tutaj jeszcze ważna uwaga. Aha, jeden podwójny, czyli dwa bilety dla jednej osoby.
dla tej, która posiada numer 79. Czy jest taki kibic na trybunie? Jeszcze raz to powtórzę, numer 79. Były rozdawane kuponiki, spójrzmy, sprawdźmy. O, jest posiadacz tego numeru 79. No i to podwójna wejściówka do Końskiego Kina Helios. Nagród jest oczywiście więcej. Losujemy teraz, no właśnie, co? Voucher do burgerowni na Zatorzu dla dwóch osób. Burgerownia na Zatorzu. To jest ten lokal od strony torów kolejowych, zdaje się, tak? Mamy numer? 46. Numer 46, zaproszenie do burgerowni na Zatorzu. Zapraszamy serdecznie posiadacza kuponu z numerem 46. Przypomnę, zapraszamy do stanowiska speakerskiego. Prosimy o podejście. Numer 46. No nic, to my czekamy. Myślę, że możemy losować dalej. Ja może schowam tym... Aha, to tak, do koperty. I będziemy czekali, najwyżej powtórzymy. Kolejne losowanie, kolejna nagroda to... Voucher do salonu La Perle, naszego sponsora. Voucher do salonu La Perle. Chyba mamy 46 numer, to zanim wylosujemy voucher do salonu kosmetycznego, przekażemy zaproszenie do burgerowni na Zatorzu. Upominek przekazany. I losujemy dalej. Przypomnę, kolejna nagroda to voucher do salonu kosmetycznego La Perle. No i mamy numer wylosowany, tym razem trzycyfrowy. 110. Numer 110. Zapraszamy posiadacza takiego kuponu z trzema cyferkami 110, więc 110 i to jest voucher do salonu kosmetycznego La Perle w Koninie. Można wykorzystać, można ewentualnie przekazać bliskiej osobie. Jeżeli wygrałby pan, to pewnie tak by było najlepiej, żeby zrobić jeszcze taki prezent spóźniony na Dzień Kobiet. Numer 110 zapraszamy. No i poczekamy. W takim razie losujemy następną nagrodę. Jaka to nagroda? Teraz 10 paczek niespodzianek od sponsora głównego Kupca. Czyli pożywna i zdrowa przekąska, domyślam się. Faktycznie 10 paczuszek tutaj leży. No i losujemy 10 numerów. Pierwszy to? 27. 27. Numer 27 zapraszamy. Kolejny? 80. Mamy już dwie paczuszki wylosowane. 80 i 27, tak? Dobrze pamiętam. Kolejne dwa numery już są wylosowane. 10 i 11. 10, 11, 80 i 27. To takie duże, fajne paczki z przekąską, jak powiedziałem, zdrową. Od firmy kupię od sponsora medyka Konin. Losujemy kolejne, a może te już wezmę do ręki, będę powtarzał. 11, 10, 27 to już wylosowane numery. Dziesiątka się do nas zgłosiła, to też oddaję w takim razie. Czekamy cały czas na posiadaczy kuponów z numerach 11 i 27. No i kolejne mamy już wylosowane. 48 i 8. Mamy posiadaczkę kuponu z numerem 27. 11 cały czas, 48 i 8. Przechwycę te kupony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A tu są jeszcze do rozdania. 110? Tak. No i mamy posiadacza 110, a więc voucher do salonu kosmetycznego La Perle. 48, to także już było wylosowane, to były upominki od firmy Kupiec. Mamy ósemkę też, od razu tutaj panu możemy przekazać. Ósemeczka, to jest pakiet od firmy Kupiec. Czekamy na jedenastkę cały czas, już połowa tych pakunków z jedzeniem zdrowym, smacznym rozdana. A więc jeszcze cztery mamy kupony do wylosowania, bo jedenastka już jest wylosowana, jedenastkę zapraszamy. No i kolejne cztery numery. 37 i 36.
37-36. I 11. 37-36, 11. No jeszcze mamy dwa wylosowane, ale trzy, patrz, nie, trzy z 11. Dobrze, czyli dwa ostatnie wylosowane to... 35 i 57. Czekamy na posiadaczy kuponów o numerach 35, 57 i 11. No i dokładnie trzy paczki od firmy Kupiec dla posiadaczy tych kuponów są przygotowane, czekają. Zapraszamy, jeszcze raz powtórzę, może w kolejności 11, 35 i 57. Zapraszamy posiadaczy takich kuponów o tych numerach. Nie pojawiają się w takim razie jeszcze, myślę, że powtórzymy przed rozpoczęciem drugiej połowy te numery. No i paczki czekają, tak? Przylosujemy dalej. Taka decyzja sekretarza. Poczekamy, okej. Okay. Poczekamy kilka minut, jeżeli się... Jeszcze raz to powtórzę, 11, 35, 57, jeżeli posiadacze tych kuponów nie pojawią się za chwilę przy stanowisku speakerskim, to będziemy losowali kolejne numery. Thank you.
Powtórzę, że poszukujemy posiadaczy tych takich kwadratowych kawałków papieru, które były rozdawane przed meczem, na których są cyfry i liczby. Posiadaczy kuponów o numerach 11, 35 i 57. 11, 35 i 57. Dla posiadaczy tych kuponów czekają jeszcze nagrody. To są takie pakiety zdrowej, smacznej żywności od sponsora Medyka Koni od firmy Kupiec. Powtórzę jeszcze raz, 11, 35 i 57. Zapraszamy tutaj do stanowiska speakerskiego po odbiór nagród. Będzie zmiana w zespole końskiego Medyka na plasy, który zameldowała się Aleksandra Staszak, to numer 19, a zastąpiła Julia Kudy, która grała z numerem 20. Drużyna gości do drugiej połowy spotkania przystępuje bez zmian. No i w tym momencie sędzia Anna Adamska rozpoczęła drugą połowę spotkania. 16 kolejki do wyboru z grami Gazu za 2018. Pana
Yeah.
Dlatego tak się dzieje.
Dobra, czwórka! Ale jej
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Leci!
Yeah!
W następnej serii spotkań nasze panie zagrają na wyjeździe w Krakowie z najbliższym zespołem UJ. To spotkanie w sobotę 16 marca o godzinie 11. A przed własną publicznością medyka zobaczymy w sobotę 23 marca, także o godzinie 11. Medyk zagra tutaj na stadionie przy ulicy Żywiec. Thank you.